Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj porozmawiamy o tym, czym jest prawda. Zapraszam. Przynieś światło zaślepionym, odmień co złe z naszej strony. Tym odcinkiem zaczynamy nową serię na naszym kanale Akwinata na chłopski rozum. Skąd taki tytuł, skąd taki pomysł? Otóż wiele pojawiało się próśb w komentarzach, aby zrobić jakiś taki krótki kurs logiki, czy w ogóle filozofii. I zastanawiałem się, jak to zrobić i wydaje mi się, że najlepszą opcją jest zrobienie takich absolutnych podstaw filozofii właśnie na chłopski rozum, to znaczy w sposób taki prosty i przystępny, czyli nie w formie jakiegoś kursu logiki czy kursu filozofii, a w formie, no właśnie, takich krótkich materiałów, które będą wyjaśniały w prosty sposób takie najbardziej podstawowe filozoficzne pojęcia. Temat dzisiejszego odcinka, czyli czym jest prawda, to się może wydawać absolutnie oczywiste, no natomiast zauważyłem właśnie w komentarzach, co było dla mnie trochę szokujące. Dosyć często pojawia się tam pytanie, no ale w ogóle co to jest prawda i czy w ogóle można mówić o prawdzie, skoro jeden człowiek mówi to, a drugi mówi tamto, to gdzie tutaj w tym wszystkim jest prawda? Dla mnie osobiście takie komentarze są szokujące, natomiast skoro są, to znaczy, że gdzieś tam ta rzecz jednak wymaga wyjaśnienia i bez wątpienia w jakiś sposób pokazuje to skuteczność tej rewolucji pojęciowej, rewolucji kulturowej, o której już mówiłem chociażby w moim materiale Królowa Wszystkich Rewolucji. Ta rewolucja postmodernistyczna, która dąży do tego, żeby za wszelką cenę zniszczyć podstawowe pojęcia, które mogą w jakikolwiek sposób okazać się pewnymi bastionami tego starego porządku w sensie społeczeństwa wybudowanego na zasadach chrześcijańskich, wybudowanego na filozofii greckiej, moralności, wierze chrześcijańskiej i rzymskim prawie. To społeczeństwo oczywiście wszystkie rewolucje za wszelką cenę chcą zniszczyć i ta rewolucja kulturowa, rewolucja postmodernistyczna obrała sobie taką drogę niszczenia podstawowych pojęć, które mogą posłużyć do obrony tejże cywilizacji i między innymi jest to właśnie pojęcie prawdy, dlatego uważam za wcale niezbyteczne zająć się tym tematem. Rzecz jest w zasadzie prosta, to znaczy prawda, obiektywnie rzecz biorąc, prawda to jest to, co jest. I tyle. I w zasadzie można by już zakończyć ten odcinek, ale z racji, że rzecz chyba jednak nie jest do końca zrozumiała dla wszystkich, będę to jeszcze wyjaśniał. Otóż, prawda to jest to, co rzeczywiście jest. A więc, fakt, że istnieje kontynent północnoamerykański. To jest prawda, czyli to jest rzeczywistość. Nawet jeśli ktoś będzie twierdził, że istnienie Ameryki Północnej to jest wielka teoria spiskowa, poczynając od Krzysztofa Kolumba po dzisiaj wszyscy nas oszukują i tak naprawdę Ameryka nie istnieje. Ludzie mogą tak twierdzić, natomiast ich twierdzenie jest niezgodne z prawdą, niezgodne z rzeczywistością. W jaki sposób możemy się przekonać, że Ameryka faktycznie istnieje? Albo poprzez relacje wiarygodnych świadków, albo poprzez nasze własne doświadczenia, albo poprzez kumulację jednego i drugiego. W jaki sposób dochodzimy do prawdy, to już jest jakby temat zupełnie inny, natomiast tutaj mieliśmy już dwa zasadnicze źródła, własne doświadczenia empiryczne, empiria albo relacja wiarygodnych świadków, to wszystko jest jak najbardziej bardzo słuszne, dochodzi do tego jeszcze rozumowanie, dedukcja, natomiast tym się teraz nie będziemy zajmowali. A więc mamy pewną rzeczywistość, obiektywną rzeczywistość, którą człowiek poznaje lub nie poznaje. Człowiek, który poznaje rzeczywistość, jego poznanie jest zgodne z prawdą, jego poznanie jest prawdziwe. Mówimy wtedy właśnie o subiektywnej prawdzie, czyli, i to jest definicja świętego Tomasza prawdy, tej subiektywnej prawdy, czyli zgodność naszego poznania z rzeczywistością. Więc prawda to jest to, co jest, a nasze poznanie jest prawdziwe wtedy, kiedy zgadza się z rzeczywistością. I teraz to,
czy ludzie wierzą w istnienie Ameryki Północnej, czy nie wierzą, to jest wszystko jedno. Ona obiektywnie istnieje albo nie istnieje. To znaczy rzeczywistość może być tylko jedna, albo istnieje, albo nie istnieje. Myślę, że mamy wszystkie powody, wystarczające powody, żeby przyjmować, że Ameryka Północna istnieje, dlatego tutaj z taką pewnością mówię o tym, że prawdziwe jest to, że Ameryka istnieje. I oczywiście należy to odnieść do wszystkich innych rzeczywistości naszego życia. Znowu w zasadzie można by już na tym skończyć, jednak chciałbym tutaj jeszcze coś dodać. Mianowicie bardzo częstym dzisiaj zjawiskiem jest takie zjawisko lęku przed prawdą. Otóż pamiętajmy o tym, żeby być głodnymi prawdy, żeby naprawdę jej szukać, żeby się jej nie bać. Co mam na myśli, gdy mówię o lęku przed prawdą? To znaczy, bardzo często spotykamy ludzi, którzy, czy może nawet sami tego doświadczamy osobiście, w konfrontacji z jakimś poznaniem, które nie zgadza się z naszą wizją rzeczywistości, ogarnia gdzieś tam nas, czy innych, lęk, przerażenie. Ale jak to może być? Przecież to się właśnie gdzieś tam nie zgadza z tym, co do tej pory poznałem i w jaki sposób jest to przerażające. I to jest zjawisko bardzo niebezpieczne. To świadczy o tym, jeśli coś takiego odczuwamy, świadczy to o tym, że jesteśmy zamknięci w jakiejś takiej właśnie bańce informacyjnej, że nie mamy dojrzałego charakteru wystarczająco, żeby konfrontować się z rzeczywistościami, które nas otaczają, że musimy być właśnie zamknięci w takim chronionym środowisku, bo jak tylko coś pojawi się, co gdzieś tam się nie zgadza z naszym poznaniem, to wprawia nas to w przerażenie. Bardzo dobry materiał na ten temat jest na kanale Wojna Idei, Pokolenie Płatków Śniegu nazywa się ten film, wielokrotnie już do niego odsyłałem i to jest moim zdaniem problem bardzo poważny. To jest problem taki w internecie też bardzo dostrzegalny. Ludzie, którzy gdy tylko dostrzegają właśnie jakiś materiał, który nie zgadza się z ich poglądami, to po prostu eksplodują od razu emocjami, że to tak nie może być i jak tak można i w ogóle i dlaczego i po co. Pamiętajmy o tym, że to jest rzecz bardzo niebezpieczna. Jest to wyraz pewnej niedojrzałości charakteru. Jest to wyraz niedojrzałości intelektualnej, intelektu, który nie jest w stanie skonfrontować się z rzeczywistościami, które poznaje, które żyje w takim swoim zamkniętym, bezpiecznym światku, światopoglądzie, które sobie stworzył, a więc nie bójmy się konfrontować z ideami, z rzeczywistościami, z poglądami, jakby jak najbardziej warto jest rzeczywistość poznawać. Może przede wszystkim rzeczywistość, nie tyle poglądy, bo co tam sobie człowiek nie wymyślił, ludzie wszystko mogą wymyślić i poznawanie cudzych poglądów to jest rzecz może mniej interesująca, natomiast poznawanie rzeczywistości, szukanie poznania rzeczywistości to jest rzecz jak najbardziej wartościowa i pamiętajmy o tym starożytnym powiedzeniu, że zadziwienie jest początkiem filozofii. Zdziwienie jest początkiem filozofii, czyli właśnie to, ten kontakt z rzeczywistością, coś poznaliśmy i to wzbudza w nas zdziwienie. To jest bardzo zdrowa reakcja, która pokazuje, że nasz intelekt pracuje, że on chce tą rzeczywistość poznać i że odkrywa coś nowego, że nie jest zamknięty na, jakby gdzieś tam w swoim własnym świecie, w swojej bańce informacyjnej, tylko szuka tej rzeczywistości, pragnie ją poznać. To jest rzecz bardzo wartościowa, jak najbardziej do tego zachęcam i do takiego pilnowania samego siebie, do pracy wychowawczej też dla tych, których to dotyczy, aby prowadzić człowieka do tego, żeby szukał poznania rzeczywistości, szukał prawdy, żeby chciał, żeby był głodny prawdy, żeby jej szukał, żeby chciał się dziwić tym, co odnajduje, bo zdziwienie jest oznaką tego, że człowiek myśli, że człowiek nie jest tępym, ślepym zombie idącym przez świat bezmyślnie, tylko że myśli, że przerabia w swoim duchu to, co dostrzegł. Dlatego nie bójmy się zdziwienia, wręcz przeciwnie, uważajmy je właśnie za początek mądrości, początek filozofii. To jest rzecz bardzo, bardzo wartościowa. Zwracam tutaj, można powiedzieć, druga dygresja, zwracam uwagę również na inną rzeczywistość. Istnieją właśnie ludzie, to trochę w związku z tym strachem przed poznaniem, którzy tak bardzo nie chcą, tak bardzo są zamknięci właśnie w swojej wizji rzeczywistości, że absolutnie nie są w stanie skonfrontować się z rzeczywistością, która im nie odpowiada. Bardzo często, czy może nie bardzo, ale często spotkałem się z osobami, na przykład, jeden z wielu możliwych przykładów, osobami związanymi z Kościołem, osobami wierzącymi, dosyć konserwatywnymi, powiedzmy, które
nie są w stanie w żaden sposób przyjąć do wiadomości, że Kościół może w jakikolwiek sposób być winny temu, że jest teraz w tak straszliwej sytuacji. Takie osoby postawione przed bezpośrednimi faktami, że wprowadzenie komunii na rękę ewidentnie doprowadziło do upadku wiary w rzeczywistą obecność, że reforma liturgii, co widać na Zachodzie bardzo wyraźnie, przyczyniła się do zatracenia tego poczucia sakrum, że zmiana nauczania katechizmu znowu na Zachodzie Europy, to jest bardzo wyraźnie widoczne, bo tam zrobiono to szybko i gwałtownie, doprowadziła do obojętności religijnej. To po prostu widać. Tak, to są rzeczy, które łatwo można prześledzić. Właśnie mówię o zachodzie Europy, bo tam to jest tak bardzo wyraźnie widoczne. U nas jakby ta sytuacja była trochę inna, zmiany odbywały się trochę wolniej. Również oczywiście komunizm, to wszystko sprawiło, że sytuacja jest u nas mniej klarowna, jest mniej czytelna. Natomiast na zachodzie widać bardzo wyraźnie, jak bardzo pewne elementy doprowadziły czy zaszkodziły Kościołowi. Natomiast bardzo często właśnie ludzie postawieni w obliczu takich faktów, że tutaj po prostu widać, jak statystyki się sypią w jednym momencie, jak to praktycznie wszystko się wali, widać, jak właśnie te elementy, to znaczy jak wierni na zachodzie Europy tracą wiarę w rzeczywistą obecność Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie, tracą to poczucie sakrum, tracą to poczucie wartości wiary w ogóle, jako takiej nadprzyrodzoności naszej wiary, jak to wszystko wyraźnie wypływa z pewnych reform, które zostały wprowadzone, i takie osoby postawione jakby w obliczu tych faktów bardzo często, niestety, potrafią mówić właśnie, ale nie, to tam statystyki to nie jest wiarygodne, bo statystyka to tam liczby, raz w to się przesuną, raz w drugą, i tak stosują wszystkie możliwe sztuczki intelektualne, sztuczki powiedzmy sofistyczne, po to, żeby tylko z tego wybrnąć, żeby tylko nie przyznać czegoś, co gdzieś tam nie pasuje do naszej wizji rzeczywistości. To jest rzecz bardzo niebezpieczna, jest to pewne intelektualne zakłamanie. To był jakby jakiś przykład, natomiast to jest rzecz, która każdemu z nas zagraża, i tutaj warto mieć ją na baczności. Właśnie miejmy odwagę do tego, żeby tą rzeczywistość poznawać, żeby się z nią konfrontować, żeby właśnie kochać, szukać prawdy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Przynieś światło zaślepionym, odmień co złe z naszej strony.